Na kanale Rock Day, jak nie trzymać lewej ręki, jak starać się, jakie błędy starać się nie popełniać, nie robić błędów. No, zdecydowanie nie trzymać ręki w taki sposób, że na przykład blokujemy, po pierwsze, pierwsza rzecz, że blokujemy w ogóle ruchy tutaj. Chyba że trzymam gitarę, podnoszę, to kciuk wywalam. Kciuk jest zawsze, staramy się, żeby był zawsze, żeby myśleć o tym. Prawie zawsze jest na środku gryfu. Jeżeli gryf jest tak, to kciuk jest po prostu po środku, na tym jakby najwyższym, w najwyższym punkcie. Słychać psiaka, niech sobie tam szczeka, trudno. W najwyższym punkcie. Dzięki temu mamy dostęp do wszystkich progów. Mamy dostęp teraz, prawda? Bo kciuk jest cały czas w jednym miejscu, natomiast ręka się tu przesuwa. Tu jest tak, prawda? Więc wszystko jest tutaj jak najbardziej należytym porządku. Tak, lewa ręka, dalej się na tym skupimy. Na pewno nie trzymać tak, ja akurat mam dość wysoko teraz gitarę, ale nie trzymać tak, żeby ręka była wyprostowana, czy na przykład są osoby, które koniecznie chcą grać jak najniżej i przez to zupełnie sobie rękę uniemożliwiają granie. Lepiej sobie troszeczkę kąt zwiększyć, nawet jeżeli mamy niżej gitarę, to po prostu zwiększyć sobie kąt, żeby ten gryf był, prawda, troszeczkę wyżej, nie żeby był, o, nie trzymać tak, bo wtedy faktycznie sobie zupełnie utrudniamy. Wtedy tutaj powodujemy, że robi się kąt rozwarty, a kąta rozwartego chcemy unikać, gdyż najlepszym dla ręki jest kąt prosty, czyli tak jak tutaj, teraz mam. Nawet jeżeli mam kąt ostry, to jest też fajnie, bo już ręka tutaj ma dobre pole manewru. No na pewno nie robimy jakichś takich cudów w stylu, że nie wiem, jakieś głupoty, które nawet mi teraz ciężko do głowy nie chcą wpadać mi teraz głupoty do głowy. Ale na przykład jeżeli siedzimy na siedząco, to właśnie też, żeby unikać tego, żeby ten gryf był... No ktoś nie chce na pasku grać, siedzi na siedząco, gra, no i po prostu musi sobie trzymać tą gitarę, faktycznie spróbować zrobić lepszy kąt. Trzymać gitarę na przykład między nogami, trzymać gitarę, po to mamy też to wgłębienie tutaj, żeby trzymać tak, żeby znaleźć pewien kąt dla nogi. Ma na przykład tutaj gra. Bardzo zacne ułożenie wtedy jest całego tego aparatu grającego, bo i lewa ręka się wtedy układa, prawa ręka wtedy jest w doskonałym miejscu do zagrania. Także te rzeczy należy pamiętać. No oczywiście, jeżeli gramy akordy, to czasem jest taki też motyw, że powiedzmy uderzam akordy i ten kciuk się wywala. To jest taki, często to jest robione z punktu widzenia takiego nauczyciela, takiego typowego nauczyciela gitary, kciuk przy graniu akordów nie powinien wystawać. Wiadomo, są akordy, gdzie ja mam siódmą strunę na przykład. Jakbym teraz uderzył na przykład akord E-dur, jeżeli ja nie stłumię tej struny najgrubszej, to mi po prostu ta struna się wzbudza, więc można powiedzieć, są też uzasadnienia dla wywalenia kciuka tutaj w tą stronę. Jednak mimo wszystko staramy się, żeby kciuk zawsze był, tak jak mówiłem wcześniej, po środku gryfu, ponieważ wtedy łatwiej nam zmieniamy akordy, wtedy bez problemu sobie te akordy możemy ułożyć, prawda? Jeżeli zaczynamy kciuk wywalać przy każdym akordzie, na przykład akordu D-dur ciężko nam złapać, jeżeli kciuk tutaj wystaje, akordu C-dur też ciężko nam złapać, jeżeli on tu wystaje, a jeżeli mam tak... Wa, 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 wa. Wa, 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 wa. Prawda? Coś tam jeździ. Także tak, on czasem ten kciuk faktycznie wychodzi, bo w zależności od ułożenia tej palców, prawda? Przy na przykład akordzie G-dur, on zaczyna mi tutaj wyłazić. Jednak on się opiera o leżał tak. Także myślę, że to tyle. Może coś jeszcze pominąłem, może po prostu przez
Przez brak skupienia pominąłem. Napiję się jeszcze kawusi. Kawusi, teraz jest kawa. Kawa, ale nie z metalu, to zwykła rozpuszczalna. Nie mam nastroju na metal, z metalu kawę. Chociaż nie, no nie wiem. Także myślę, że to wszystko jest jasne jak słońce. Dzięki za uwagę. Komentarz, bardzo chętnie bym prosił o zostawienie komentarza. Nawet napisanie heja, heja, heja albo elo mordo. Dzięki za uwagę, na razie.